Zięba jest najliczniejszym ptakiem Europy. Łatwo znaleźć ją w lesie i miejskim parku. Śpiew pozwala rozpoznać ją z daleka. Jest energiczny, składa się z dwóch do czterech części różnej wysokości szybkiego szczebiotu oraz głośnego, wyraźnego zakończenia, złożonego z od dwóch do ośmiu głosek. Oto przykłady śpiewu jedenastu samców. Pierwsze trzy jednego ptaka, wśród nich drugi z kolei bez zakończenia, co zdarza się wcale nierzadko. Czwarty i piąty też jednego ptaka, ale inaczej brzmiące. Następne po jednym przykładzie śpiewu różnych samców. Silnie zaniepokojony ptak odzywa się pojedynczym lub szybko powtarzanym ćwierknięciem, do porównania na końcu po krótkiej przerwie, właściwie nieodróżnialne, głosy bogatki, poczwórny i potrójny. Zięba umiarkowanie zaniepokojona. Wyłącznie w locie wydaje taki głos, po którym też można ją poznać bez wątpliwości. Do śpiewu zięby nieco podobny jest śpiew piecuszka. Trochę wolniejszy, bardziej leniwy, a jego zakończenie jest cichnące i niepozorne. Najpierw śpiewa zięba, potem piecuszek. W śpiewie trznadla też słychać szybki szczebiot ale wyłącznie jednoczęściowy, oraz wyraźne zakończenie, ale jest ono przeciągłe i znacznie prostsze, jedno lub dwugłoskowe. Najpierw śpiewa Ziemba, potem Trznadel.